Witam Was bardzo serdecznie w tym specjalnym odcinku, w którym chciałbym wskazać Wam taką najbardziej efektywną metodę nauki, nie tylko matmy, ale również innych przedmiotów, dzięki której wiedza, której się uczycie, zostanie z Wami na dużo dłużej i przede wszystkim dużo lepiej się jej nauczycie w dużo krótszym czasie. Nie przedłużając zbytnio, ta metoda, którą mam tutaj na myśli, polega na ręcznym zapisywaniu uczonego materiału na papierze. Jeśli chodzi o Matmę. Będą to zazwyczaj zadania albo fragment jakiejś teorii. Jeżeli zapiszecie sobie rozwiązanie jakiegoś zadania, najlepiej z głowy, myśląc przy tym, a nie przepisując bezmyślnie, tylko tak z pełnym zrozumieniem zapiszecie rozwiązanie zadania na papierze, to w ten sposób przerobione zadanie zostanie wam w głowie na dużo dłużej i przede wszystkim zostanie w tej głowie. Zrozumiecie, zapamiętacie to rozwiązanie, ten sposób myślenia, no i będziecie umieli go odtworzyć nie tylko za 5 minut, za godzinę następnego dnia, ale również za tydzień, za miesiąc, za pół roku dużo efektywnie się uczymy w ten sposób, jeżeli samodzielnie coś robimy, w szczególności jeżeli chcemy się nauczyć jakiejś wiedzy, żeby została z nami na dłużej, uczymy się większej partii materiału na maturę, na jakiś większy egzamin, no to ciężko jest tak z dnia na dzień wszystkiego się nauczyć. Wtedy dobrze jest stosować taką metodę nauki, która sprawi, że ta wiedza zostanie nam w głowie na dłużej. Jeżeli tylko czytamy z podręcznika rozwiązania zadań, no to super, na pewno się czegoś nauczymy, ale w ten sposób zapamiętana wiedza szybko nam z tej głowy wyleci. Jeżeli oglądamy filmik na YouTubie, no to też bardzo dobrze, uczymy się rozwiązania zadania, możemy zrozumieć Dowiedzieć się o jakichś metodach, ale dopiero jeżeli potem samodzielnie przećwiczymy rozwiązywanie tego zadania, stosowanie tej metody w zeszycie, na papierze, długopisem bądź łówkiem, wszystko jedno, ale zapiszemy ręcznie rozwiązanie tego zadania, no to zostanie ono nam w głowie na dłużej. Człowiek uczy się różnymi zmysłami. Wzrokiem, słuchem, dotykiem, węche, węchem, smakiem poznaje świat, ale większość z nas jest dotykowcami. Najlepiej uczymy się, jak coś robimy. Mało osób jest Typowymi wzrokowcami, że mają pamięć fotograficzną, spojrzą, już pamiętają. Są takie osoby, ale to są osoby nieliczne. Większość uczy się dopiero, jak coś zrobi. Jeżeli byście obejrzeli instrukcję obsługi jakiegoś urządzenia na YouTubie bądź przeczytali instrukcję papierową, no to na pewno czegoś się dowiecie o tym urządzeniu. Mniej więcej, jak je obsługiwać, ale dopiero jak sami je obsłużycie, no to wtedy będziecie tak naprawdę wiedzieli, jak je obsługiwać. Ta wiedza w praktyce dużo lepiej wejdzie Wam do głowy. Tak samo jest z wiedzą szkolną, taką matmą, biologią, chemią, fizyką, historią. Dopiero jeżeli w przypadku przedmiotów humanistycznych jeżeli się uczymy jakiegoś materiału, to jak zapiszemy go na papierze, nawet w punktach słowa kluczowe, najważniejsze pojęcia, daty, hasła no to tak zapisana wiedza, taka jakby esencja z danego rozdziału, z takiej historii przykładowo, dużo lepiej nam wejdzie wtedy do głowy, zrobimy sobie w głowie taką mapę myśli, najważniejszych haseł, ręcznie zapisane te słowa, też lepiej nam wejdą do głowy, będziemy widzieli te słowa jak piszemy, ręcznie to zrobimy, czyli zaangażujemy zmysł dotyku, tej manualności, wzrok też się zaangażuje, możemy jednocześnie sobie wypowiadać na głos te słowa, które piszemy, robią zadanie z matmy. Tak samo możemy sobie na głos mówić jakieś wzory, twierdzenia. Wtedy również angażujemy słuch, wzrok, dotyk. Z różnych stron atakujemy nasz mózg, a raczej pobudzamy go do myślenia, do działania. I tak zdobytą wiedzę w głowie zatrzymamy na dużo dłużej i przede wszystkim, tak jak już mówiłem, zatrzymamy ją. Ona nam wejdzie do tej głowy, będziemy umieli ją następnego dnia, za tydzień, za miesiąc odtworzyć, a nawet jak wtedy zapomnimy, to za ten miesiąc czy dwa błyskawicznie sobie to powtórzymy. Taka metoda nauki jest dużo efektywniejsza i wbrew pozorom dużo szybsza. Wydawałoby się, że jeżeli Zapiszemy rozwiązanie jakiegoś zadania na papierze, no to spostracimy 5 minut, podczas gdy, jeżeli obejrzymy filmik na YouTube, to stracimy tylko 2 minuty, a jeżeli tylko tak rzucimy okiem na rozwiązanie w książce bądź w zeszycie, to stracimy 20 sekund. No ale im mniej czasu poświęcimy na to i im mniej zmysłów zaangażujemy, tym gorsza ta przyswojona wiedza będzie. Jeżeli tylko rzucimy okiem na notatkę w zeszycie, no to będziemy wiedzieli przez 5 sekund, jak się to robi, a za minutę już zapomnimy. Jeżeli obejrzycie film, to za godzinę, dwie jeszcze będziecie mniej więcej pamiętali te schematy rozwiązań, ale za kilka dni wiedza Wam uleci z głowy, jeżeli nie potwierdzicie, nie przystępujecie jej takim ręcznym, samodzielnym zapisaniem na papierze, taką samodzielną pracą, w którą zaangażujecie swój zmysł dotyku. Dopiero wtedy Wam wejdzie na trwałe do głowy. Tak samo jest, jeżeli robimy ściągę z jakiegoś przedmiotu. Przecież wtedy staramy się na małej kartce papieru zawrzeć jak najwięcej informacji i staramy się jak najczytelniej, drobną czcionką, ale dokładnie zapisać tą wiedzę na tej małej kartce papieru. Angażujemy wtedy zmysł wzroku, czasami nawet słuch, ale przede wszystkim dotyku. W zredagowanie tej wiedzy na tej karteczce i czasem potem paradoksalnie okazuje się, że na klasówce nie potrzebujemy skorzystać z tej ściągi, że ta wiedza którą tam zapisaliśmy, podczas tego zapisywania weszła nam do tej głowy i tam została. No i właśnie tu się okazuje magia właśnie tej metody, tego ręcznego zapisywania na papierze. W ten sposób się najefektywniej uczymy i nawet jeżeli poświęcimy na to więcej czasu niż pozornie na tylko przeczytanie jakiegoś zagadnienia albo tylko obejrzenie filmu, no to na dłużej nam zostanie ta wiedza i zostanie w tej głowie, podczas gdy musielibyśmy przeczytać to 10 razy, zużylibyśmy wtedy dużo więcej czasu niż na jednokrotne czy dwukrotne zapisanie rozwiązania na papierze, i dużo gorzej byśmy to zapamiętali. Czyli w sumie poświęcimy na naukę mniej czasu, lepiej zapamiętamy, na dłużej zapamiętamy, wielokrakie korzyści mamy z takiej nauki. Także gorąco Wam polecam stosowanie tej metody, abyście zapisywali to, czego się uczycie na papierze, dokładnie zapisywali, tak jakbyście rozwiązania jakiegoś zadania potem chcieli komuś pokazać, kogoś nauczyć z tych notatek. Samodzielnie potem, jeżeli zostawicie sobie te notatki, a nie wyrzucicie, łatwiej będzie wam zrozumieć rozwiązanie takiego zadania, które ładnie, czytelnie zapisaliście, i obliczenia, i rysunki, wszystko dokładnie, starannie wykonane. No i robiąc takie staranne rozwiązanie, też. Lepiej ta wiedza zostaje w głowie niż gdyby tylko tak na was grozić oby szybciej. Oby szybciej się nie opłaca, lepiej wolniej, dokładnie starannie, z pełnym zrozumieniem zapisujecie rozwiązania, a gwarantuję Wam, że będziecie się uczyli dużo szybciej, dużo wydajniej, no i przede wszystkim dużo lepiej, na dużo dłużej wam ta wiedza w głowie zostanie. Także już nie przedłużając zbytnio, myślę, że wiecie, jaka jest ta metoda. Podałem Wam konkretne argumenty, które świadczą o tym, że warto ją stosować. Możecie również napisać mi w komentarzach, czy jeżeli stosujecie tę metodę, być może już ją stosowaliście, albo dopiero jak zaczniecie ją stosować, jakie efekty Wam przynosi? Możemy się podzielić tym doświadczeniem z innymi. Mam nadzieję, że w Waszym przypadku również ona się sprawdza. Jeżeli jej nie stosowaliście, to spróbujcie. Mam nadzieję, że będziecie zachwyceni efektami. W tym odcinku z mojej strony już byłoby na tyle. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Życzę szybkiej, efektywnej nauki. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.